prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej promocji i powiększ swoje oszczędności o 2,5%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Podróże to nie tylko odkrywanie i doświadczanie nowych miejsc. Podróże powodują, że mamy okazję bliżej poznać samych siebie. A jeśli podróżować, to tylko z Polimexem, który oferuje bilety, ubezpieczenia turystyczne, wycieczki grupowe, rejsy oraz w czasy all inclusive. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notarycza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Szukanie najlepszej raty hipotecznej może być frustrujące. Jak znaleźć tę najlepszą? Okazuje się, że łatwo. Oto trzy oferty kanadyjskich instytucji finansowych. A oto oferta Polskiej Credit Union. Prawda, że imponująca? Ale to nie wszystko. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Pamiętaj, że będąc członkiem Polskiej Credit Union, należysz do ekskluzywnego klubu. Nie zmarnuj tej szansy i skontaktuj się z nami już dziś. A jeśli nie masz czasu, to jeden z naszych pracowników przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Serdecznie zapraszamy na doroczny polski festiwal, który odbędzie się 16 i 17 września przy ulicy Roosevelt. W programie wiele występów grup tanecznych oraz folklorystycznych. Polecamy szeroki wybór restauracji, gdzie oferujemy dania kuchni polskiej. Zapraszamy również do odwiedzania lokalnych sklepów, galerii sztuki oraz wielu wystaw kulturalnych. Na dzieci czeka wesołe miasteczko. Wstęp wolny. Poszczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową polishfestival.ca. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Pewnym, jak zwykle niezawinionym przez nas opóźnieniem, ale jak zawsze z ogromną przyjemnością przedstawimy Państwu sprawozdanie z bardzo ważnego wydarzenia polonijnego, 47. koncertu laureatów konkursu recytatorskiego imienia Marii i Czesława Sadowskich, zorganizowanego przez mającą swą siedzibę w Hamilton Fundację imienia Władysława Reymonta. Ze względu na obszerność ciekawego materiału relacje nadamy w dwóch częściach, dziś i w następnym programie za tydzień. Finał tegorocznego konkursu recytatorskiego dla uczniów i studentów polskich szkół w Kanadzie ponownie odbył się w Domu Polskim, siedzibie Polskiej Placówki Legionu Kanadyjskiego. Ustawione na scenie elementy dekoracji przypominały o obchodzonej obecnie 150. rocznicy powstania Kanady oraz o zbiegającej się z tym jubileuszem również 150. rocznicy urodzin Władysława Reymonta. Życiorys i twórczość naszego noblisty bardzo szczegółowo prezentowała ustawiona na sali bogata w informacje wystawa przygotowana przez Fundację Reymonta i od kilku lat towarzysząca wszystkim ważnym uroczystościom przez fundację organizowanym. Przybywający mogli również obejrzeć wystawę będącą plonem konkursu na temat czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej w obrazie, wypracowaniu, wierszu i w piosence związanego z powstałym w 1917 roku obozem szkoleniowym w Niagara on the Lake. W konkursie ogłoszonym przez Canadian Polonia Institute for Historical Studies udział wzięli uczniowie dwóch szkół w Hamilton. Szkoły Polonii imienia świętego Jana Pawła II i Polskiej Szkoły Średniej przy Katolickim Wydziale Oświaty.
Prace poświęcone były generałowi Józefowi Hallerowi, dowódcy powstałej we Francji polskiej armii, która później walczyła w Polsce, oraz postaci Elizabeth Asher, pierwszej osobie cywilnej w Kanadzie, która w 1922 roku otrzymała od rządu polskiego Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta za jej wkład w odzyskanie niepodległości Polski. Salę Domu Polskiego wypełnili uczestnicy konkursu, ich nauczyciele i rodzice, grono gości z Polski, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz członkowie zarządu i kuratorzy Fundacji Reymonta. Gośćmi honorowymi koncertu byli prezes zarządu głównego KPK Władysław Lizoń, prezes okręgu Hamilton Kongresu Helen Kługowski, konsul RP w Toronto Natalia Iwaszko, były kurator fundacji i wieloletni fundator stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia Stanisław Lasek, prezes Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Wiesława Hrabka i prezes oddziału Hamilton Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Monika Karpińska. Obecnych było także dwóch kapłanów, ksiądz Leon Wycichowski z Kitchener i Jan Brzozowski z miejscowości Mostowo koło Częstochowy. W jury konkursu znaleźli się emerytowana nauczycielka szkół Polski w Hamilton Anna Lewandowska, redaktor programów radiowych Piotr Martynek, konsul Natalia Iwaszko, kurator Fundacji Reymonta Danuta Azman-Zielińska, jedna z poprzednich zwyciężczyń konkursu Joanna Górska z London oraz prezes Canadian Polonia Institute for Historical Studies Roman Baraniecki oraz gość z Polski, dyrektor szkoły w Zawidzu Kościelnym Krystyna Siwiec. Dodajmy, że pani Siwiec towarzyszyły trzy laureatki ogólnopolskiego konkursu Mówimy Reymontem. Martyna Gutfrańska ze Sztutowa, Natalia Majerska z Zawidza Kościelnego i Oliwia Łuczyńska z Piotrkowa Trybunalskiego, które w nagrodę przybyły do Hamilton, by wystąpić podczas finałów konkursu Fundacji Reymonta. Witając zebranych, prezes Fundacji Kazimierz Hrabka przekazał pozdrowienia od byłego prezesa Fundacji Władysława Reymonta w Polsce Jerzego Kabata, obecnej prezes Danuty Łaski oraz od przewodniczącej Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich Hanny Nagórek. Pan Hrabka udzielił informacji o historii konkursu recytatorskiego i dużego im zainteresowania wśród uczniów szkół polskich, nawet w bardzo odległych od Hamilton miastach. W tym roku fundacja otrzymała aż 211 zgłoszeń z Alberty, Ontario i prowincji Quebec, w tym 10 zgłoszeń indywidualnych. W drugim etapie konkursu wzięli udział uczniowie z 12 szkół, 11 miast Kanady, przygotowywani przez 46 nauczycieli, zaś w finale uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży. W imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej zebranych pozdrowił, a uczestnikom konkursu życzył sukcesu prezes zarządu głównego Władysław Lizoń, którego dzieci i wnuki brały udział w kilku edycjach tego święta polskiej mowy. Pan Lizoń przypomniał także o przypadającym w tym roku stuleciu czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej oraz o obchodach jubileuszu w Niagara-on-the-Lake. Zabierając głos, gospodarz uroczystości, prezes Polskiej Placówki Legionu Kanadyjskiego Adam Biesiadecki podziękował organizatorom konkursu za kolejne udane przedsięwzięcie, a zwracając się do uczestniczących w nim dzieci i młodzieży powiedział: dziękuję młodzieży polskiej oraz kanadyjskiej polskiego pochodzenia, biorące udział w dzisiejszym koncercie laureatu, nauczycielom, rodzicom i tym wszystkim, którzy ofiarują swój czas oraz fundusze na rzecz Fundacji Władysława Reymonta. Szczęść Wam Boże za trud, który ponosicie w wychowaniu młodego pokolenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zgodnie z tradycją, koncert laureatów miał swoją część artystyczną, w której wystąpiła Jessica Małek, należąca do założonego i od 32 lat prowadzonego przez Kazimierza Hrabkę chóru dziecięcego Stokrotki, a fragmenty prozy Władysława Reymonta recytowały laureatki odbywającego się w kraju konkursu jego imienia. Zamazały się wspomnienia lat dziecinnych, coraz częściej zapominam. Thank you.
kożocha ma cały kołnierz od kożucha, bo resztę pieski rozniesły. Pryczek zaś obertelek od świątecznych portek i guzik świecący kej ze złota. Jeden chłopak śmigły kej ta kopica, a i drugiemu brzucho wzdeno od ziemniaków. Galanty parobki, sosze, ślina z gęby cieknie, a pryczek ma ślepie kaprawę. Równe we wszystkim, a takie robotne i zapamiętałe, że choćby pół ćwiartki ziemniaków na raz jedzą i za drugą patrzą. I co tu począć, kiedy oba zarówno się widzą staremu, to się kręci, w nosie dubie, a Małgośki pyta, którego chcesz? Oba pokraki, tatulu, pozwólcie, to już sobie ambroża wybierę. A tam dzisiaj zwróciła się do Tereski włażącej na drogę. A tom rano 5 kawałków płótna wniesła na bielnik. Zachodzę po śniadaniu, aby je zmoczyć. Brakuje jednego. Szukam. Jakby pod ziemię się zapadł. Dyć kamieniami przycisnęłam, a wiatru nie było. Płótno cieniuśkie, paczesne, że i kupne nie byłoby lepsze i zginęło. Kiej świni tłuszci ślepie zalewa, toś nie dojrzała. Boś mi płótno ukradła. Wrzasnęła. Ja ci ukradłam? Powtórz to jeszcze, powtórz. A ty, złodzieju jeden, przed całym światem zaświarczę, przyznasz się, kiedy cię w dybach do kryminału popędzą. Złodziejko me przezywa. Słyszy ta ludzie? Do sądu podam jak Bóg na niebie. Wszyscy słyszeli. Ja ci ukradłam? Masz świadki, ty torbo? Jako ten ślepy kamień. Pod wodą głęboko żyjesz. W ciemnicy, człowieku, orzesz żywota rolę i płacz zasiewasz. Ten trud, ten ból. I w błocie tarzasz gwiezdną duszę. Człowieku, w błocie! Opowiadali dalej wciąż, a Rocho dopomagał chętliwie. Sam się dziwował, sam wzdychał. Sam płakał kiej i drudzy płakali. A czasem następowało długie, głębokie milczenie, przez które słychać było kołatanie serc wzruszonych. Po przyjętym aplauzem występie dziewczęta z Polski otrzymały upominki, dyplomy i medale, a pan Biesiadecki wręczył im wstążeczki pamiątkowe kierowanej przez niego organizacji. Dyplomy i książki wręczył tego dnia również pan Roman Baraniecki, inicjator konkursu na temat czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Dyplomy uznania dla wysiłku i efektu pracy włożonej w wykonanie zadań otrzymali uczniowie 7 i 8 klasy Szkoły Polonii imienia świętego Jana Pawła II i Polskiej Szkoły Średniej oraz nauczycielki, pod których opieką tematy konkursu realizowano. Marzanna Biernat, Monika Karpińska, Antonina Węglarz i Agnieszka Błędowska. Wszyscy otrzymali również książki autorstwa dyrektor Canadian Polonia Institute for Historical Studies Marty Józ Jakubowskiej. Bogumiła, czyli opowieść o warszawskiej syrenie, legenda trzech ołtarzy i warkocz królowej Wisły, a także książkę Donalda Comba o cmentarzu anglikańskim w Niagara on the Lake, na którym pochowana jest Elizabeth Asher. Jej postaci poświęcony jest jeden z rozdziałów opracowany przez Canadian Polonia Institute. W uznaniu wieloletniego krzewienia kultury i historii Polski na obczyźnie pan Baraniecki wręczył panu Kazimierzowi Hrabce książkę o majorze Antonim Wiącku, kawalerze Orderu Virtuti Militari, jednym z pierwszych oficerów promowanych w szkole oficerskiej w Toronto w 1917 roku. Książka o zamordowanym w Katyniu majorze Wiącku i dramatycznych losach zesłanej na Syberię rodziny napisał jego syn Marian, który niestety w lutym tego roku odszedł od nas na zawsze. Spośród wielu wręczanych podczas uroczystości dyplomów, nagród i upominków odnotujmy dziś jeszcze przekazanie przez pana Kazimierza Hrabkę panu Stanisławowi Laskowi podziękowania otrzymanego z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy za przesłaną prezydentowi książkę pod tytułem Wygnańcy. Wydana przez Fundację Władysława Reymonta książka autorstwa zesłańców syberyjskich państwa Anieli i Stanisława Lasków jest wstrząsającym świadectwem cierpień Polaków deportowanych w czasie II wojny światowej w głąb Związku Sowieckiego.
drugą, ostatnią część sprawozdania, ogłoszenie wyników i recytację laureatów konkursu nadamy w następnym programie za tydzień.